dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, przed ekran dziś zapraszam po was. Cały smerfoświat jest sceną. Ja już nie mogę, ja nie widzę. Jak myślisz, papo Smerfie, o czym będzie nowy wiersz poety? Wiesz, nieśmiałku, zważywszy, że piszę go już od tygodnia, czuję, że będzie to najdłuższy wiersz, jaki słyszeliśmy. Mam nadzieję, że ten wiersz jest godny naszego oczekiwania. To nie jest wiersz, ważniaku, tylko sztuka. I nie dość, że to będzie moje największe dzieło, to jeszcze zagra w nim ktoś z twoich ulubionych smerfów. Smerfetka. Przesłuchania odbędą się w naszym teatrze, a sił mogą spróbować wszyscy. Po co mam próbować? I tak mnie nie wybiorą. Na pewno sprawdzisz się w tej roli. Uważam, że jesteś do niej po prostu stworzony. Ojeju, ważniaku, nie denerwujesz się przed przesłuchaniem do tej sztuki? Ja? Nerwy? Każdy smerf umie grać. Trzeba tylko opanować jednoczesne chodzenie i mówienie. O rety, nie wiedziałem, że to takie trudne. Nieśmiałku, a dlaczego ty nie ćwiczysz? Bo tu jest tyle chętnych smerfów, że nie mam najmniejszych szans. Trele, smerfele, jak wcześniej poćwiczysz, na pewno dostaniesz te role. Nie mów, dziadku, ja nie mam doświadczenia. Kogo nabądź. Żeby zagrać drzewo smerfojagodowe, najpierw musisz poczuć się jak ono. Szczerze mówiąc, czuję się trochę głupio. Gdzie się podziała twoja siła woli, kiedy poeta zobaczy, jak grasz na ci główną rolę w sztuce? Naprawdę uważasz, że temu podoła? Oczywiście. W końcu mnie już udało się przekonać cię, że jesteś drzewem. Jaka apetyczna smerfojagoda. Następny! Nie cierpię przesłuchań do roli. Aktorzy, wiecznie niezadowoleni. Wygląda na to, że potrzebujesz mnie. Ważniaku, przecież przepadłeś na przesłuchaniu. Dlatego, że zapomniałem swojej kwestii. Poza tym ty potrzebujesz ważniaka do roli menadżera swoich gwiazd. Odtąd stanowimy zespół. Twoje problemy są moimi problemami, więc mów, z czym masz problem. Potrzebuję dekoracji, rekwizytów, kostiumów i jakiegoś smerfa, który zagra obok smerfetki. Wygląda na to, że masz problem. Przepraszam, poeto. Nieśmiałku, a co ty tutaj robisz? Chcę, żebyś mnie przesłuchał. Czy mogę być aktorem? Nieśmiałku, nieśmiałku. Aktorstwo wymaga pewności siebie, a ja obawiam się, że nie bez powodu nazwano cię nieśmiałkiem. I poza tym brakuje ci doświadczenia. Zwłaszcza jeśli chcesz zagrać w jednej z naszych sztuk. Dobra, poeto, pierwsze, czym trzeba się zająć, to nabór personelu technicznego. Gdybym potrafił im udowodnić, że jednak umiem grać. Ważniaku, gdzie są technicy, których mi obiecałeś? Wszystkiego nie zrobię sam. Cześć, poeto, cześć, ważniaku. Właśnie was mi tu brakowało. Tylko pamiętaj, nie chcemy ulegać żadnym zbędnym żądaniom. Jesteśmy gotowi, czekamy na twój znak. Oui, oui. Co zrobić najpierw? Co tak szybko? Dam wam wszystkim główne role w tej sztuce, ale macie robić, co wam każę. Ważniaku, w sztuce jest tylko jedna główna rola, niby co ci trzej mieliby grać. Mnie nie pytaj, to ty jesteś autorem. Dziękuję, poeto, zawsze chciałem zostać gwiazdą. Ja też! Widzicie, czeka was mnóstwo pracy, a chcę, żeby to wszystko było gotowe jeszcze na dziś. Na dziś? Awangard! To jakiś absurd! Odrobina pracy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. To moja szansa! Myślcie sobie, co chcecie, ale nie zależy mi na roli. Mam dużo zaległej roboty.
Bardzo słusznie. Poeto, ja... Mówiliśmy tylko, jak bardzo się cieszymy, że wystąpimy w twojej sztuce. Dobrze, dobrze, dobrze. A teraz może weźmiecie sobie jeden wolny dzień. Jeden wolny dzień? Oczywiście. Odrobina relaksu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Dzięki, poeto. Do zobaczenia. Au revoir. Poszło mi łatwiej niż sądziłem. Jak pokażę poecie, że umiem naśladować inne smerfy, na pewno obsadzi mnie w swojej sztuce. A teraz chyba będę krawcem. Krawcze, czy na pewno dobrze zdjąłeś miarę na mój kostium? No chyba tak. Oczywiście, że tak. Będziesz wyglądała zachwycająco. Zaufaj mi. Przepraszam, krawcze, czy widziałeś gdzieś malarza? No bo... wszędzie go szukam. Jak chcesz, mogę go poszukać. Rozgość się, smerfetko, zaraz wracam. Smerfetko, twoje kwestie powtórzymy później, jak nie będziesz taka skrępowana. Niektórym wydaje się, że życie aktorki jest fajne. To się powinno nadać. Gdzie jest malarz? Ja nie wiem, nigdzie nie mogę go znaleźć. Już jestem. Bo już najwyższa pora. Czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem? Sakre wiadro! Myślałby kto, że wszystko tu jest na głowie ważniaka. Otóż to, malarzu. Chodźmy, ważniaku. Zobaczymy, co robi pracuś. Będę szczęśliwy, jak ten dzień się już wreszcie skończy. Pracusiu, co ty tutaj robisz? Szukam swojego pasa narzędziowego. A do czego jest ci potrzebny? Do niczego, ale bez niego jestem jak bez ręki. Ale przecież mówiłem ci, to znaczy poeta mówił, że dał ci wolny dzień. To prawda, ale ja nie potrafię nic nie robić. Cześć, poeto, cześć, ważniaku. Pracusiu, a dokąd ty się... Cześć, poeto, cześć, ważniaku. Pracuś? Zdawało mi się, że poszedłeś w tę stronę. Wiecie, czasami mam wrażenie, że jednocześnie jestem w dwóch miejscach. Bywa i tak. Czy trzymasz się planu? O tak. Widzisz doskonale tylko swoje umiejętności. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak sprawnie postępują prace. Byłbyś bardziej zaskoczony... Gdybyś wiedział, że to ja jestem pracusiem, malarzem i krawcem. Krawiec? Zapomniałbym... Krawcze, gdzie byłeś? Czy nie uważasz, że ta sukienka jest trochę za luźna w talii? Nie przejmuj się, zaraz ją dopasuję. Bez łaski, w luźnej łatwiej się oddycha. To miło, że poeta dał nam wolny dzień. O, widzę, że już skończyliście. Poeta? Jestem ciekaw waszych dokonań. Ja też. To pokaż, ile można osiągnąć, dając z siebie wszystko. Wszystko? Przecież leniuchowaliśmy całe popołudnie. Kto wie, może dla poety to jest ciężka praca. Pośpiesz się, ważniaku, dłużej nie wytrzymam. A to dopiero? Niczego nie rozumiem. To straszne! Spójrzcie na moją nową sukienkę. Kategorycznie odmawiam udziału w próbie. Jak mogłeś mi to zrobić? Ale to nieprawdopodobne. Wietrze w tym jakieś oszustwo. Nabroiłem. Nie tknęliśmy tego palcem. A ja widziałem tu ciebie, ciebie i ciebie. Na pewno nie mnie. Ani mnie. Ani mła. Jeśli nie zrobiliście tego, to kto? Ciekawe. Ej, co się tam smerfuje? Hehe, przede mną się nie ukryjesz. W końcu masz do czynienia ze smerfem ważniakiem. A mnie niełatwo wywieźć w pole, każdy smerf to wie. Ojej. Aha, wiedziałem, to ty jesteś oszustem, bo jest tylko jeden smerf ważniak i jestem nim ja. Chyba. Papo Smerfie, w naszej wiosce jest oszust. Przez niego nie będzie premiery. Na szczęście prawdziwy pracuś, malarz i krawiec wszystko naprawią. A poeta obiecał nam główną rolę. Czy dobrze się czujesz, papo Smerfie? Bo wydajesz się jakiś taki nieswój, chociaż to przecież zrozumiałe. Ale numer!
Niezwykłe! Naprawdę niezwykłe! Możliwe, ale mnie nie oszukasz. Ja, Smerf Ważniak, bezbłędnie potrafię rozpoznać papę. Ważniaku! O, przepraszam. Wybacz, papo Smerfie. O, ale tak, oszust, to ja. Nieśmiałe! Przepraszam za kłopoty i ból, jakich przysporzyłem. Próbowałem wam tylko udowodnić, że jestem aktorem. I to bardzo dobrym, bo przyznaję, że udało ci się mnie nabrać. Dlaczego się dokładnie? Bo ja tylko bardzo chciałem wystąpić w sztuce poety. Przykro mi, ale za późno. Znalazłem już sobie gwiazdę. Czyli mnie? Mnie? Nie bądźcie śmieszni. Tylko jeden Smerf zasługuje na tę rolę, czyli ja. Artyści, proszę nie na stanowiska. To absolutnie nie jest rola, o jakiej myślałem. Czy nie mówiłeś, że chcesz zostać gwiazdą? Wciągać gwiazdy. Gotowe, poeto. Zaczynaj. Ja... Tragedia! Co się stało, papo Smerfie? Jest chory? Nie, śmiałku. Poetę dopadło przekleństwo aktorów. Trema. Straszne. I co my teraz zrobimy? Nie my, nieśmiałku. Ty. Myślisz? Jak kiedyś rzekł ktoś mądry, przedstawienie musi trwać. Czy zawsze będziesz mnie kochał? Będę cię kochał, dopóki na nieboskłonie świecą gwiazdy. Nieśmiałku, czy też mogę cię prosić o autograf? Oczywiście. Wygląda na to, że odtąd będziemy musieli o nieśmiałku mówić nasz aktor. Co teraz będziesz robił? To, o czym marzy każdy aktor. Będę reżyserował. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Arlety Walczak, Elżbieta Kowalska. Dźwięk i montaż Urszula Bylica. Kierownik produkcji Anna Jaroch-Okapiec. Wystąpili Halina Chrobak, Zygmunt Sierakowski, Mieczysław Gajda, Mirosław Wieprzewski i inni.